Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zrób to sam. Dzisiaj sobie wymienimy kierunkowskazy w lusterkach. Te u mnie co prawda działają, ale chcę sobie troszeczkę tak jakby odmłodzić ten samochód, unowocześnić. I na znanym portalu AliExpress zamówiłem sobie kierunkowskazy dynamiczne. Zobaczcie, tak wygląda zestaw, który przyszedł do mnie. Zapakowany ładnie. Oklejone folijką. Co najważniejsze, mamy tutaj też homologację z E8, czyli one są dopuszczone do użytku. I jak widzicie, są czarne, a te są białe. Co najważniejsze, te kierunkowskazy są dynamiczne i o to mi chodziło. I co jest fajne w tym zestawie, zobaczcie, poza kierunkowskazami oczywiście na kompletem, który kosztował swoją drogą 65 zł, otrzymujemy też takie narzędzie do zdemontowania lusterka oraz nawet dostajemy kluczyk do przykręcenia nowego kierunkowskazu, więc tak naprawdę mamy kompletny zestaw, żeby wymienić sobie kierunkowskaz. Od czego zaczynamy? Zobaczcie, może Was to zaboleć. Od tego, ponieważ wtedy jest nam łatwiej to zdemontować. No i teraz właśnie bierzemy sobie to narzędzie, które otrzymaliśmy i naciskamy najpierw lusterko w dół mocno. O! I teraz podważamy ostrożnie, tak żeby nam nic nie pękło, a żeby nam wyskoczyło z zaczepów. O! Teraz odłączamy te przewody. Ja z racji swojego wieku, że mam sklerozę, to ja sobie zrobię zdjęcie, pozwolicie. Okej, ja sobie zrobię zdjątko, jak to miało być podłączone. Te kabelki są od podgrzewania, ponieważ to lusterko, jak widzicie, ma tutaj matę grzewczą, więc przy okazji, jeżeli u Was mata grzewcza nie działa, to już wiecie przynajmniej, jak to zdemontować prosto. No i co? Odłączamy to. Lusterko jest w całości, jak widzicie, nic się mu nie stało. Teraz musimy zdemontować tą obudowę najpierw. Jak tutaj pociągniemy sobie to w tą stronę do siebie, to potem idziemy całym tym do góry, tą całą obudową. O, ostrożnie. Jeszcze tutaj gdzieś, z tyłu. O, połamałem coś? Nie. No i widzicie, to lusterko po prostu trzymało się, ta obudowa trzymała się tutaj na tych zaczepach z kierunkowskazu oraz tutaj na tej części. Więc teraz co musimy zrobić? Bo niestety to nie jest wszystko. Bo teraz możemy tylko tak naprawdę jedną śrubkę odkręcić z tej strony, zobaczcie. I ona wygląda w ten sposób. Ale do drugiej nie mamy dostępu, bo ona jest schowana tam głęboko. Więc musimy resztę rozebrać. Teraz, żeby rozebrać resztę, wyciągamy teraz ten element i ten element wysuwamy do siebie. Raz. I tutaj, zobaczcie, z tej strony mamy zaczep, który naciskamy i wypychamy to do środka. O, i tutaj to samo. Naciskamy i wypychamy. I teraz wysuwamy to do siebie znowu. O, tutaj to było jeszcze wsunięte na takich dwóch prowadnicach. Swoją drogą jest to bardzo brudne. Uwaga. No, teraz auto będzie mniej palić. Oczywiście żartuję. Jeszcze jedna rzecz, którą musimy odkręcić, mam nadzieję, że się to uda, to jest ten plastik. Żeby to zrobić, musimy odkręcić te śrubki tutaj i tą tutaj. Więc do dzieła. I to jest właśnie ten śrubokręt, ten kluczyk, który dostaliśmy w zestawie. Mam nadzieję, że pójdzie, bo ta jest bardzo pordzewiała i że się nie wyrobiła. O, dobrze dopasować teraz podstawa. Jak ta pójdzie, to już reszta pójdzie. O, leciutko, zobaczcie. Dobra, czyli mogę tak spróbować. Na szczęście ta śrubka poszła łatwo i nie była bardzo wkręcona, więc... O, tu już mamy wykręconą. Odkładam do pudełeczka i druga znajduje się w tym miejscu tutaj. Przydałby się taki śrubokręt długi na Torxa. Są takie zestawy, ale... Niestety ja takiego nie mam, więc pokażę, że takim też powinno dać się zrobić. Wiecie co, przesunąłem sobie troszkę elektrycznie ten silniczek w lewo lusterkiem tam na panelu i troszkę jest teraz więcej miejsca, więc mam troszkę łatwiej to odkręcić. Już jest końcówka, więc zaraz to powinno odejść. Ok. I widzicie, mamy to już odkręcone. Teraz trzeba wziąć i odczepić te przewody. To się odczepia tak po prostu. O!
i już mamy tą dolną część lusterka z, jak widzicie, tym kierunkowskazem na wierzchu i bierzemy, odkręcamy teraz już sam kierunkowskaz. To już jest prosta czynność. I jak widzicie, wszystko tym jednym kluczem, który dostaliśmy w zestawie. Przydałby się tutaj taki właśnie na śrubokręcie, byłoby dużo łatwiej i dużo szybciej. No ale jak widzicie, tym zestawem, który dostaliśmy z AliExpress, też da się to zrobić i chcę to w sumie też pokazać. Dwa. I teraz tu mamy jeden zaczep. Który dajemy w tą stronę i wtedy możemy wysunąć. I teraz musimy szukać kierunkowskazu z napisem L. OK. I mamy to. I teraz to wsuwamy tak jak było wcześniej, czyli tutaj tym zapięciem musimy sobie kliknąć tutaj, żeby to nam ładnie zaskoczyło tutaj. O, trzymało. I jak widzicie, jest to już założone. Na razie tego nie demontuję, bo będę jeszcze montował to całe lusterko, więc nie chcę sobie tego porysować. Wkręcę sobie na początek ręcznie troszkę. OK, dokręciłem to. Troszkę ciężko to szło, bo jest to nowy plastik, więc tak jakby wyrabialiśmy dopiero te dziury. I teraz tak, zanim będziemy wszystko montować, to ja proponuję, że podłączę sobie to teraz, tak jak odłączaliśmy. I ja to na chwilkę teraz tak zostawię, ponieważ chcę sprawdzić, czy on w ogóle działa po podłączeniu, żeby nie okazało się, że ja składam lusterko, a tu nic na mnie nie działa, więc teraz włączymy lewy kierunkowskaz. Działa chyba. Działa i to nawet dynamicznie. Jak widzicie, od tej strony w tą. No fajnie to wygląda. Dobra, na razie to zostawiam i skręcamy dalej. I jak widzicie, teraz musimy z powrotem przykręcić ten plastik. Jest tutaj, tak jak widzicie, nie ma dobrego dostępu, ale jakoś przy w miarę sprawnych palcach, rączkach da się to zrobić. No i druga śrubka dokręcona, jak widzicie, to się już fajnie trzyma. I teraz tak, ja sobie to lusterko też znowu z powrotem, jak przykręcałem tą śrubkę z kolei, to przestawiłem w tamtą stronę do środka auta elektrycznie ten silniczek, żeby mieć po prostu tutaj łatwiejszy dostęp. To teraz zakładamy już plastiki. Na początek ten. On szedł w tą stronę. Tutaj pamiętacie, od góry były dwa zaczepy i tutaj musieliśmy też wsunąć w te rynienki. Więc tak, tutaj musimy wsunąć w rynienki. Dobrze trafić. O! Trzyma się, trzyma. A tutaj w te zaczepy. Raz, dwa i tu wsuwamy to. OK. Jest wsunięte. Tu się trzyma. Wszystko jest jak najbardziej OK. I już przedostatnia rzecz. Czyli teraz ta obudowa. Wsuwamy ją od góry do dołu. I następnie ona musi nam zaskoczyć tutaj. Miejmy nadzieję, że tutaj nic nie przytrzasnąłem. O! Tu jest OK, jest OK. I chyba... Teraz tak kontrolnie możemy to odkleić już. I jest wszędzie domontowane, jak widać. I tak to wygląda po wymianie. Jest teraz jednolite z lusterkiem czarne, a nie przezroczyste. Fajnie to wygląda. No i oczywiście jeszcze lusterko, a raczej szkło. Czerwony, niebieski. Dobrze dopiąć to, żeby na pewno się działo. I teraz tutaj, to już po prostu to trzeba wycelować, bo teraz to ciężko tak, to trzeba zrobić na wyczucie po prostu. O. I leciutko dopychać, tak żeby nam tylko to nie pękło. OK. Jest dopięte, zaskoczyło, ładnie było słychać. I teraz jeszcze jedna rzecz, czyli test. I zobaczcie, jak to wygląda teraz. Idzie od tej strony w tą. A dla porównania tak wygląda druga strona. Jeszcze przed wymianą.
No i moi drodzy, nie będę Wam przedłużał, pokazywał z drugiej strony, jak to zrobić, bo dokładnie jest to ta sama kolejność, co w tym lusterku. Sami widzicie, jaki jest efekt. Ja Wam jeszcze teraz magią montażu pokazuję, jak to wygląda w nocy. A tak prezentują się standardowe kierunkowskazy po zmroku w lusterkach. A tak prezentują się te światła po zmroku. No, sami przyznacie, że wygląda to bardzo fajnie i moim zdaniem 65 zł jest warte tych pieniędzy, żeby wymienić sobie to, bo to na fajnie odmładza wygląd. I na ten moment to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, bo wtedy on dotrze do większej ilości osób. Zostawcie jakiś komentarz w sekcji komentarzy, zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!